Wystawy prac Henryka Siemirackiego w Polsce należą do rzadkości w sytuacji, gdy jest on jednym z najpopularniejszych i najbardziej znanych polskich twórców za granicą. Celem wystawy jest prezentacja prac Henryka Siemirackiego, wybitnego malarza, którego twórcze osiągnięcia nie są w Polsce spopularyzowane tak, jak na to zasługują. Ekspozycja miała na celu ukazanie Siemirackiego nieznanego, a więc dzieł nieprezentowanych w Polsce po wojnie lub w znacznej mierze odmiennych od tych, z którymi zazwyczaj jest kojarzony. Na ekspozycję składały się obrazy pochodzące ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Zamek Królewski na Wawelu oraz kolekcji prywatnych. Wystawa prezentująca 29 obrazów przedstawiała nie tylko charakterystyczne dla artysty tematy, inspirowane mitologią antyczną Grecji i Rzymu, historią starożytną, Starym i Nowym Testamentem, ale i te mniej znane – portrety, krajobrazy i kompozycje symboliczne. Pojawiły się także mniej znane, a w Polsce nieznane wątki słowiańskie i zaczerpnięte z folkloru ukraińskiego. Przedstawiono obrazy pochodzące z wczesnego okresu jego twórczości, studenckie oraz prace stanowiące szkice do większych kompozycji monumentalnych, plafonów, kurtyn. Te tak różnorodne prace, wykonane w różnych okresach życia Siemirackiego, pozwalają prześledzić drogę artysty i w pełni docenić jego talent. Widzowie, a przede wszystkim młodzież, mogli poznać warsztat malarza akademika, prześledzić kolejne etapy powstawania dzieła, rzetelność studiów, wnikliwą analizę tematu, wyczucie kompozycji, dobór barw. Dodatkową atrakcją dla zwiedzających stanowiła wielkoformatowa, fotograficzna kopia namalowanej przez Siemirackiego kurtyny z Lwowskiego Teatru Opery i Baletu. Przy okazji wystawy opublikowane zostały dwa katalogi. Jeden pod tytułem Henryk Siemiracki we Lwowie, dzieła ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki, autorstwa dr Wity Susak, kierownika działu malarstwa XIX i XX wieku w Lwowskiej Galerii Sztuki, wnikliwie analizujący dzieje kolekcji lwowskiej obrazów Siemirackiego i same zbiory, zawierający kolorowe fotografie, wydany został w języku polskim i ukraińskim. Drugi, pod tytułem Henryk Siemiracki 1843-1902. Jego autorką jest Anna Król, krakowski historyk sztuki, kurator Muzeum Sztuki Japońskiej Manga. Prezentuje główne tematy pojawiające się w twórczości Siemirackiego. Zawiera noty katalogowe z kolorowymi fotografiami, kalendarium życia i twórczości. Wydany został w języku polskim i angielskim. Jest to pierwsza publikacja o twórczości Siemirackiego w języku angielskim. Wydane zostały również pocztówki wraz z obwolutą, teczki na materiały informacyjne, zakładki do książek z reprodukcjami dzieł Siemirackiego. Wystawie towarzyszyły wielotematyczne lekcje muzealne, przybliżające młodzieży szkolnej zarówno postać znakomitego malarza i jego twórczość, jak i preferowane przez niego style artystyczne, a także źródła tematyczne. Henryk Siemiracki przede wszystkim był artystą niekonwencjonalnym. Zresztą nawet przylgnęło do niego określenie akademik niekonwencjonalny. Był niezwykle zdolny, utalentowany. Odniósł w XIX wieku, jak wiemy doskonale, spektakularny sukces. To, co zadziwia w obrazach Siemirackiego, to z jednej strony niesłychana biegłość, umiejętność warsztatowa, kreacja tych niegdysiejszych światów,
tych dziwnych okien na inną rzeczywistość, tę dobrą, lepszą, antyczną, śródziemnomorską. Taki świat zaczarowany, nieprawdziwy, ale który wciąga i fascynuje. Są obrazy, zresztą na tej wystawie, które mówią o tym, że jego możliwości były olbrzymie. Mógł robić i malować tak naprawdę wszystko. Był to wielki, interesujący, tak naprawdę niedoceniony malarz. Właśnie te 13 obrazów, co przywieźliśmy tutaj do Stalowej Woli, oni pokazują rozwój artysty od najwcześniejszych zakresów, jeszcze od jego pobytu w Charkowie, kiedy on zaczynał tylko studia w Petersburgu, i prawie do końca jego twórczej biografii, to znaczy do kiedy stworzył kurtynę za 2 lata przed śmiercią. I dlatego ten zbiór nieduży, ale naprawdę pokazuje to ewolucję artysty od lat 60. i do początku XX wieku. Na tej wystawie po raz pierwszy pokazujemy wszystkie lwowskie dzieła Siemierockiego. Obrazy, które nigdy dotąd w Polsce razem nie były przedstawiane, pokazywane. Podobnie zresztą pokazujemy obrazy z kolekcji prywatnych i muzealnych, z którymi kolekcjonerzy prywatni bardzo trudno się rozstają. Są to bardzo cenne i ważne obrazy. Obrazy, które trudno razem zgromadzić, z różnych zresztą powodów. I nie są znane. Nie ma albumów, nie ma publikacji, nie ma opracowań twórczości Siemierackiego. I ta wystawa jest okazją, żeby zobaczyć Siemierackiego, tego klasycznego, sielankowego, idyllicznego, znakomitego, genialnego wręcz portrecistę, twórcę symbolicznych pejzaży, czy twórcę takich dziwnych szkiców przygotowawczych, które mówią o wielkim jego talencie. Rzeczywiście jest to Siemieracki nieznany. Jeżeli popatrzeć na obrazy Siemierackiego, jeżeli tak tylko powierzchniowo, to można powiedzieć, a to jest symbol miłości, to jest tam ta czy inna alegoria antycka, ale naprawdę on zawsze dodawał jak gdyby swoje spojrzenie i filozofię własnego życia. I kiedy on mówił o takich banalnościach jak miłość, jak szczęście, jak zdrowie, to nie warto zapominać, że to jest banalności, które są ważne dla każdego człowieka. I po prostu on mówił tak dostępny i tak doskonale od strony kompozycji, od strony kolorytu, dlatego on jest taki ulubiony przez ludzi, mniej w ubiegłym wieku przez historyków sztuki, ale ja myślę, że coś będzie zmieniało się i wyjdą albumy i czekaje na nas, ja myślę, za kilka lat duża, poważna wystawa Siemierackiego.